2023 rok to wielki plac budowy na terenie gminy Konstantynów. Tak, mogę to nazwać nawet rewolucyjnym rokiem, dlatego że tyle przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie realizujemy w tym roku, to nie było na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. Uważam, że jest to rekordowy rok. Stoimy przed budynkiem Urzędu Gminy, także wspomnę tylko o inwestycjach kubaturowych, które realizujemy w tym roku. Pierwszą, to, o której wspomniałem już wcześniej, to jest rozbudowa Urzędu Gminy. Następna inwestycja... Widzimy go w tle. Tak, widzimy go w tle. Następna inwestycja to jest rozbudowa Gminnego Centrum Kultury. To jest kompleksowa modernizacja, jak gdyby nie tyle rozbudowa, modernizacja tego obiektu, czyli wymiana dachu, wymiana elewacji, wymiana wszystkich instalacji, remont wewnętrzny, także bardzo duża inwestycja realizowana ze środków programu inwestycji strategicznych. Wartość inwestycji niespełna 2 miliony złotych, udział gminy to jest 5% wartości, także w tej chwili GOK, Gminne Centrum Kultury oraz biblioteka zostały przeniesione do innych obiektów, funkcjonują w innych obiektach, dlatego że do okresu do kwietnia, najpóźniej maja przyszłego roku prace przy tej inwestycji będą trwały. One są dość intensywnie zaawansowane i myślę, że nie ma jakichś obaw, żeby były jakieś przesunięcia, ale myślę, że wygląd i funkcjonowanie tych placówek zdecydowanie się poprawi. Kolejne inwestycje to inwestycje w świetlice. Mamy budowę nowej świetlicy w miejscowości Antolin. To jest niewielka świetlica, myślę, że tak dla grupy około 60 osób, ale Antolin nie jest jakąś tam wielką aglomeracją, także dla potrzeb tej miejscowości w zupełności wystarczy, ale to inwestycja, która powstaje, tak jak powiedziałem, od podstaw, z pełną infrastrukturą, z zasilaniem w pompę ciepła, z fotowoltaiką, no i z wyposażeniem wewnętrznym, jakie jest niezbędne do tego typu placówki. Oczywiście z zagospodarowaniem terenu, z jakimś tam małym zapleczem dla małych dzieciaczków, no jakąś tam małą wiatą, gdzie można będzie na zewnątrz sobie odpocząć czy grilla rozpalić. No i kolejna inwestycja też, wartość inwestycji w Antolinie to kwota 1 100 000 zł. Kolejna inwestycja też taka dość poważna, to jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gnojnie. Rozbudowa dotyczy dobudowania jak gdyby zaplecza kuchennego. Ta świetlica w Gnojnie, ona należy do jednej z większych na terenie naszej gminy, lecz nie miała takiego dobrego zaplecza ani sanitarnego, ani kuchennego. Dlatego podjęliśmy decyzję, że rozpoczynamy rozbudowę. To jest inwestycja też dość poważna. Mieszkańcy otrzymają zaplecze kuchenne w pełni wyposażone, także panie skupione wokół koła gospodyń wiejskich będą miały miejsce, gdzie będą mogły naprawdę sobie popracować w sposób taki już odpowiedzialny i przy wykorzystaniu wielu, wielu nowych urządzeń, które tam będą zamontowane. Wartość tej inwestycji 1 400 000 zł i tu muszę słowa podziękowania skierować w stronę mieszkańców wsi Gnojno, bo wspólnota gruntowa wsi Gnojno przekazała, czy jeszcze przekaże środki na udział własny w dużej części z własnego budżetu, żeby wesprzeć gminę przy tej inwestycji. To są inwestycje kubaturowe i myślę, że ich wartość to niespełna 4 600 000 zł. Z tego dofinansowanie ze środków programu inwestycji strategicznych ponad 4 300 000. Pozostałe środki to są środki z budżetu gminy.